trzecia gra z krasa, którą ukrywam. A myślałem, że mi to wyjdzie, ale tym razem mi to niestety nie wyszło. To było typowe takie ryzyko właśnie. Ale... Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kodika WWE, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Crash Bandicoot 3 Warp! I bez zbędnego przeciągania jedziemy dalej do oczywiście kolejnych poziomów, gdzie tym razem zajdziemy się na poziom już czwartego świata, którym był poziom numer 16, czyli Sphinxinator, który... Wtedy mówiłem, że nie da się przetłumaczyć go w żaden sposób, a nie inny oczywiście. I oczywiście, ja już się powtórzyłem, postaramy się przejść tak szybko jak tylko się da, żeby oczywiście udało się mieć to z głowy i żebyśmy do niego ewentualnie w przyszłości wrócili tylko po to, żeby zdobyć relik, który będzie potem przydatny oczywiście. Powiem... O, bublka, nie spodziewałem się ciebie, przynajmniej mam teraz dwie, złotą, tak jakby, więc... Muszę wam powiedzieć jedną ciekawą rzecz. Otóż wcześniej jeszcze robiłem ten, oczywiście nagrywałem i przypadkowo ten. Chciałem wejść do innego poziomu, którym bym zaczął, czyli do poziomu numer 11, którym byłoby Dino Yard. Tylko że niestety nie dotarło do mnie, że żeby przejść ten poziom w komplecie, to potrzebny jest tam ten. Że jest tam potrzebny żółty gem, którego niestety nie mamy, który będzie potrzebny dopiero za jakiś czas, a nie, że dopiero teraz spadaj stąd! Jezu, jaki to był teraz refleks, moi drodzy państwo i panowie! Dobra, checkpoint tutaj zrobił już od razu i sobie tak będziemy skakać jak małpeczka, takie plum, plum, plum i dobra, lecimy. I tak, pewnie zastanawiacie się, dlaczego ja omijam te wszystkie skrzynki. Właśnie z tego powodu, ponieważ idziemy na naszą kolejną ścieżkę, która będzie niebieska ścieżka oczywiście, przez niebieski klejnot i postaramy się oczywiście to przejść. I też nie robię tutaj checkpointów ze względu, że jak robię checkpoint, to oczywiście ja tutaj wrócę, a wolałbym tego uniknąć. Na razie mi dobrze idzie, ale wiadomo jak to jest. Właśnie o tym mówiłem. Sorry. To były takie emocje, że się zakaszlałem. Ciężko tam jest, to jest jedna z cięższych dróg, jeżeli chodzi o kolorowe gemy, więc nie zdziwcie się, jeżeli trochę mi to zajmie czasu jednak na przejście, ale musicie przyznać szczerze, że pierwsze podejście miałem nawet dobre i gdyby nie to, to może by mi się udało, byłbym taki miło zdziwiony, że o, sukces, od razu za pierwszym raz. Dobra, o! Spadać! Lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy, lecimy! Opa! Au! Teraz to mi się kompletnie nie udało. Ja tu mówiłem hopa, a tutaj hopa! Nie ma! Zastrzelimy cię tymi strzałami. I od razu mówię, nie da się inaczej niestety ten ominąć tych skrzynek. A omijam je tylko ze względu jednego powodu, bo... Wiem o tym, bo o ile chyba pamiętam, że... Nie da się po prostu ten, nie da się wrócić oczywiście z powrotem do poziomu, jak już przejdziemy tą ścieżkę. Więc spodziewajcie się, że ja tutaj zginę, żeby szybko wrócić do poziomu. Spadaj, 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 dobrze, dobrze. Powoli teraz, powoli. No kurde, znowu to samo. To jest właśnie jeden z tych trudniejszych, bo to jest szlam, a nie kontrolujesz tego, gdzie idziesz, znaczy gdzie jedziesz na tym szlamie oczywiście i to jest właśnie takie uciążliwe mocno. Ale jak to się mówi, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc dusza sportowca nigdy się nie poddaje. A akurat to był dopiero trzeci raz padnięcia. Oczywiście jeżeli będę padał za dużo razy, to oszczędzę wam tego i wytnę to, żebyście nie musieli patrzeć, jak ja bez przerwy padam. O, cały czas robię to samo, widzę. Dobra, hopa. I może tu zwolnię. Stój, stój, stój. Powoli, powoli. Może tak się uda. O! I tak też się uda. Dobrze. Dobrze, dobrze. Na razie idzie, okej. Okay. Skup się, Adi, skup się. Skup się, dobrze idzie. Może zobaczę, co przyjdzie wszyscy. Dobra, nie muszę tego robić. Hop, hop, dobra. Aaaa, nie wierzę w to. Przed samą metą padłem, bo mnie kurde ściana zatrzymała. Ach, ale nie fart, Jezu Chryste. A już bym miał to z głowy, a tu, ale niestety nie, musimy jeszcze przechodzić to. Cholera mać. Czwarty chyba padniecie, czy piąte.
Ale bym tego nie liczył akurat jako ten, jako celowe padnięcie. Jezu, lagi, ogarnijcie się. Co wy dzisiaj macie? Ja wiem, że dzisiaj sobota. Znaczy w dzień, jak ja to nagrywam, to jest sobota. Ale bez przesady. Dobra, zjeżdżać, zjeżdżać. Upa! Dobra, i tutaj zrobimy to samo, co było poprzednio, czyli trochę zwolnimy. Stój, stój, stój. I hopa! I teraz się powinno udać. Teraz to mi nie zadziałał X. Dobra, to będzie ostatnia próba jakby co, bo już się zaczyna to przedłużać. Jeżeli się teraz nie uda, no to najwyżej zobaczymy się jak już ten, jak już to przejdę. Żeby nie było. Tak więc tu jeszcze polecimy. O, teraz to ładnym slalomem to poleciał. Ćwiczę i jak widać są dobre dosyć efekty. Te lagi zaczynają mnie też trochę denerwować. I to sam nie wiem dlaczego, ale cóż. Mam tu przygotowane tematy, żeby nie przymać ewentualnie, jeżeli będzie to dłuższy ten, ale to zrobimy oczywiście. Jezu, jak ja się odbijam! Odbijam się od tych map cholernych. Co Jezu, stój, stój, stój. Powoli. Powoli, powoli i hop, hop. Stój, stój. Zrobimy to teraz w taki sposób. Hopa! Hopa! Dobra. Jedziemy z tym koksikiem, jedziemy! Hopa! Przynajmniej ten. I teraz, już teraz tego błędu nie popełnię. I mamy to, mamy ten klejnocik. Ostatnia próba i tym razem powiedzmy, że udana. A przez to, że oczywiście to przeszliśmy, to możemy już spokojnie przechodzić dalej ten poziom, bo ten kryształ, znaczy kryształ, ani kryształy to ty już dawno zdobyłeś, że przynajmniej to już nam nie ucieknie. Hopa i hopa? A w sumie. I tak to się rozwali samo. No właśnie. Pyk i pyk. I papa, jedziemy z tym TNT stąd. Omijamy teraz właśnie kujące coś. Zgładzamy stąd mumię, która nie jest nam potrzebna w tym momencie, bo ona jest tak już nie żyjąca. A wolałbym no nie mieć z nią oczywiście do czynienia. Zrobiłem ten sam błąd, co był za pierwszym razem. Dokładnie ten sam błąd. I znowu tu muszę przechodzić. Te drzwi mnie bardzo lubią, takie mówią, że nie opuszczaj mnie, ja chcę cię zgnieść, w końcu mi się to uda, ja wiem, że mi się to uda. Dobra, powoli. I dobra, rozwalone wszystko. Tu będą już 45, bo już nie muszę nawet patrzeć koniecznie, 45. Przecież to było na górze. To jakim cudem mnie to ukuło? Oj, to będzie ten, materiał do przeglądu, żeby sprawdzić, jak to się stało. Może nawet zrobię specjalny ten. Nie wiem, strzałkę czy coś w tym stylu pokazującą, że... A ty, to cię tutaj trafiło. Czy coś, bo to jest trochę niekumate. Przecież ten. A, może dlatego, że ja podskoczyłem za wysoko. Też może być liczone. Lol, był checkpoint. Nie trafiłem wtedy tego checkpointa? Dobra. I teraz zrobiłem ci to tak, bo wtedy to się wnerwiłem. Checkpoint, kolejny. Szybko te checkpointy. Jeden za drugim dosłownie. No ale cóż. Powoli. O, udało mi się. To będę wszystkie. Zawsze kiedyś próbowałem. Zjeżdżaj stąd, ty cholero jedna, bo którą cię nigdy nie lubię. I teraz ostrożnie na bonus, który jest oczywiście tym dłuższym. Ale najważniejsze to, że wiem, że ja ten bonus przynajmniej przejdę. Że on mi się uda bardzo łatwo. I może akurat uda się też zdobyć od razu ten, życie. Dobra, tutaj pyk. O, dobra. Lagi mnie nie powstrzymały. Hop, hop. Bo tak to jest jednak lepiej, jak się ma właśnie podwójny skok. Bo można coś takiego właśnie zrobić. O! I nie muszę się bać o życie. Nawet, że ja mam tych żyć sporo, to jednak wiadomo. Dobra, plopa. I cyk, cyk, cyk. I pyk, proszę bardzo, mamy 28 skrzynek, jest coraz bliżej oczywiście do osiągnięcia tego celu, czyli zdobycia wszystkich skrzynek. O ile pamiętam, kiedy ostatnim razem przechodziłem ten poziom, to brakowało mi prawdopodobnie chyba tylko jednego, gdzieś go zagubiłem, ale nie pamiętam gdzie. Ale takie rzeczy się zdarzają. O nie, wolę się odsunąć, bo jeszcze sam dostanę. Aha, patrzcie na tą cwaną skrzynkę, nie chciała ten uciec. O! Siupa!
By mi się zamknęło to. Takie to emocje, że Jezu Chryste. I przynajmniej udało się zdobyć właśnie drugi klejnot, więc Sfinksinatora mamy wreszcie z głowy. Nie musimy do tego wracać, nie musimy męczyć się po prostu tym, co już było. Tak więc co, pierwszy szary klejnot leci na miejsce, drugi szary klejnot leci na swoje miejsce. Czas na potańczenie. Tamten poziom z niebieską ścieżką to był taki serypany, że... A szkoda gadać po prostu. To nie ten poziom, bo teraz musimy iść do tego poziomu, czyli do poziomu numer 18, który się nazywa Tell No Tales oczywiście. I pamiętam, że to był poziom, w którym dużo mi brakło tych skrzynek, bo chyba miałem tam 49 na 64, mi się wydaje, 61 właśnie, tak jak teraz widać. I to był ten poziom, gdzie jechałem tak naprawdę prosto, żeby zdobyć po prostu kryształ, nic więcej. I teraz wiem, że trochę nad tym poziomem jednak spędzę czasu, gdyż pamiętam, że... O, dobra. Pamiętam, że tutaj jest ten problem, że to jest otwarta ścieżka, tak więc tutaj trzeba będzie troszeczkę jednak popatrzeć dookoła, żeby zdobyć wszystko. Dlatego nie, musicie się niestety na mnie wybaczyć, że ja się trochę tutaj pokręcę po okolicy, żeby popatrzeć, czy przypadkiem nie ma tu gdzieś jakiś, nie wiem, ukrytych skrzynek, czy czegoś takiego, tak jak na przykład tutaj jest ukryta skrzynka. I tutaj. I teraz ostrożnie, ostrożnie Adi, bo jeżeli padniesz, to kurde, to cię zatłuką. A wolałbyś tego uniknąć. Powoli, 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 spokojnie. Dobra. O! Tak lepiej. I teraz checkpoint, to przynajmniej tu będę miał spokój, ale problem polega na tym, że teraz trzeba będzie wrócić. Ja jadę do przodu, a ja zapomniałem, że przecież ja muszę się wrócić. Popatrzeć oczywiście, co ja, chociaż... Nie, może nie muszę się wracać. Najwyżej będziecie ze mnie się śmiać, typu, że Adi, idioto, przecież już ty tam zdobyłeś, nie musisz się wracać koniecznie. A nie, nie musiałem się wracać, dobra. To ze mnie jest jednak kretyn. Dobra, najchętniej to bym się teraz padł bombę, ale ja tego już nie zrobię, z prostego z jednego względu, że... I tak na razie dobrze idzie, bo mam 23 szynki na 61, a im więcej oczywiście, tym lepiej. O, chwila. A, byłem tam, byłem przy bombie, ale mnie nie dotknęło. Aż dziwne, dobra? Opa! Dobra, już się bałem, że jednak dostanę. O nie, to jest ten moment, którego ja najbardziej nie lubię. Czyli oczywiście tego, pyk. I teraz szuku, bo może jeszcze ten drugi przepłynąć właśnie. O, powoli, powoli. No, odpływaj, dobrze. Odpływaj tam, szukając swoich skarbów oczywiście, których pewnie nigdy w życiu nie znajdziesz. Powoli do przodu, lecimy dalej. Wiem, że się powtarzam, ale już powtarzałem to wiele razy, że akurat przy tym fragmencie let's playa, który robię, to głównie będę się skupiał na to, żeby wszystko zdobyć i żeby jak najmniej razy paść oczywiście. A to jest jednak ważny element do tego, żeby wszystko zdobyć. O, muszę jednak tu, tą prawą stroną lecieć, bo jeszcze by ten skarbowicz by mnie dorwał. Podatkowicz tak zwany, jak ja bym to powiedział, który powiedziałby, że a panie, musi pan zapłacić coś. Akurat nie musiałem, dobra. O, to było fajne. Skoczyłem, ale nie ten. Dobra, i teraz tutaj lecimy. Pamiętam, że chyba tu coś by jeszcze było. I się tak obkrożymy. O właśnie, o tym właśnie myślałem. Tu są ukryte skrzynki. Za pierwszym razem ja tutaj właśnie nie jechałem, gdyż jak już mówiłem, skupiłem się bardziej na zdobywaniu tych skrzynek, a niekoniecznie na tym. Tutaj chyba wszystko już zdobyłem, mi się wydaje. Tak, wszystko już zdobyłem. Możemy lecieć dalej. Możemy pędzić do następnego poziomu. Ile mam na razie synek? 47 na 61, więc powinno być na razie ok. Choć nigdy nie wiadomo oczywiście, aż nawet się jąkam z tego wrażenia, że stój, bo już jeszcze byś oberwał od tej bomby. A wolałbyś sobie tego Adi jednak uniknąć. Powoli, powoli, lecimy oczywiście na kolejnych tych, na kolejnych szybkościach do końca mety, żeby zdobyć wszystko. 52 na 61 już dostałbym w paczkę oczywiście od tego skarbownika.
Wiecie co, ja będę mówił na niego skarbownik, bo akurat mi się podobało. E, gdzie ja mam płynąć? A tu, dobra. Już się zgubiłem. Gdzie ja mam ten płynąć? Ajaj! O nie! A nie! O nie! I co ja mam teraz zrobić? Zmieściłem się! Jezu, ledwo co? Powoli. Tak chciałem zrobić za pierwszym razem. Ale mi nie wyszło. Tu się teraz ustawię. I spróbujemy. Hoppa! Rekin! Nie! Ała! To bolało. Jak próbowałem uciec przed rekinem, a dostałem od tamtego. Ale teraz to mi poszło bardzo pięknie po prostu. Jeszcze raz spróbujemy tutaj polecieć. I uwaga! Dobra! Teraz powoli. Teraz nie dostanę od niego. Ale to mnie tak wyniosło, że aż mnie wyrzuciło z tego motoru i tak teraz tylko stwierdziła, że gdzie ja jestem? O, dobra, wszystko mamy. Super! Pięknie. I zwolnimy i mamy ten klejnot. Uff! Trochę było kombinowania, trochę było tego szukania i tym podobne, ale się wreszcie udało i ten poziom, przynajmniej na teraz, mam z głowy, że kolejny klejnot leci już na swoje miejsce. A jako, że zdobyliśmy oczywiście dwa, to nie, czas na oczywiście część, której zdobywamy relik i przejdziemy tutaj od razu do poziomu numer 4, czyli Boniat, w którym pamiętacie, wszystko już mamy, zdobiliśmy wszystkie klejnoty, dzięki temu, że mieliśmy oczywiście wszystkie tamte. I po prostu lecimy do przodu, żeby zdobyć jak najszybszy czas. A nie, zdobyłem bubulki. Może mi to bardzo źle zrobić. Ale może się uda szybko. Tak szybko, szybko, pędzimy. Szybki wyścig. O, dobra. Była kolejna ta. Tak, tutaj akurat nie będzie tak, że... Dobra, to był błąd początkującego. Nie patrzyłem uważnie na drogę. Ale to się zdarza. Dobra, bubulka. Teraz ja bubulkę wezmę. Ona mi się właśnie przyda. Właśnie dlatego wolałem tą... maskę aku-aku wziąć ze według prostych, bo właśnie takie rzeczy mogłyby się zdarzać. Dobra? Powoli, powoli. Znaczy, powoli może nie, ale przynajmniej rozważnie patrzeć na drogę. Tak jakbyś jechał samochodem. Tylko w takim gorszym przypadku, że akurat tutaj samochodów i głupich kierowców nie ma, że możesz jechać spokojnie. Opa! Lecisz, lecisz, lecisz. I dobra. Bubelka kolejna. Nie wiem, nie pamiętam, czy akurat jest tutaj tak, że można mieć ten potrójną maskę aku-aku, żeby zdobyć wszystko. Czerwony klejnot omijamy, ciebie ten niszczymy i teraz lecimy. Hopa! Musiałem trochę podskoczyć, bo jak wiadomo, trawa spowalnia, tak samo jak ten kręciołek. Dobra, opa! Lecimy, ciekawe jaki będę miał czas, bo na razie mam wrażenie, że to będzie dobry czas. Ja sam sobie zablokowałem drogę, jestem geniusem. Dobra, to mi niestety zabierze sporo czasu, ale może nie będzie aż tak źle, zobaczymy. Pędzimy, jedziemy stróż pędziwia, znowu się zagubiłem. Lecz, minuta 12 na razie jest. Wiem, że na pewno platynki już nie będzie. To jest wręcz niemożliwe, żebym zdobył tą platynkę. Ale może chociaż będzie ten. Będzie złoto, uwaga, 1,2180, jest jednak złoto, chociaż tyle. Lepszy czas niż poprzednio, kiedy robiłem kiedyś. Więc to jest kolejny oczywiście ten dobry powód, że jakoś się poprawiłem, ale z celem mam trochę takie, no można powiedzieć zniechęcenie, bo... zniesmaczenie właściwie chciałem powiedzieć, bo wiedziałem, że mogłem lepiej, ale niestety mi to trochę nie wyszło, bo w pewnych momentach się po prostu zatrzymywałem, żeby złapać oczywiście te skrzynki. No ale cóż, mamy kolejne złoto, mamy kolejne klejnoty i myślę, że na ten moment możemy sobie zakończyć ten odcinek. Pewnie dłuższy wyjdzie i tym podobne, ale to chyba jest lepiej dla was niż dla mnie, że będziecie mieli co oglądać oczywiście. Tak czy siak, ja jeszcze tu z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie. Napiszcie komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik AdiWWE. Na razie i cześć! Czasu zerał, żeby nie było. I także było tych małych problemów z tym zdobywaniem wszystkich skrzynek, gdzie pamiętacie przecież, gdzie popełniłem błąd, w którym zatrzymałem się niepotrzebnie, a przecież to ten, zapomniałem, że